making today. I know what. Can you guess? Huh? Any ideas yet? It's a crocodile! Well done, Shanks. It's time to get back to the daily drawers. What? But what's the spook? Today we're going to make something brilliant, but before we do, I'm going to water my favourite pot plant. Oh no! Oh dear, that's a bit of a shame. Do you know what I need? I need a plant that doesn't need any watering. Like this torn paper plant. Wow! Check. 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 Cóż, prawie nigdy. Gotowi? A wy gotowi? Tak. Zróbmy to w minutkę. Start! Weźmy trzy kawałki papieru i podziejmy je z góry na dół. O tak, ale nie przedzieramy go samego końca. Tak jest dobrze. Drzemy dalej z góry do dołu. Tak, to będą kręcone listki naszej roślinki. O, mamy kolejny liść. I następny. O tak. I ostatni. Dobrze to wygląda. Ładne listki. Bardzo ładnie się zwijają. Teraz zawijamy papier w coś na kształt rolki. O tak. I wkładamy go do naszej doniczki. Tak, tak właśnie. Może jeszcze tylko liście. On ten stan of the cup. I w ten sposób zrobiłem roślinkę z papieru. Zrobić różne roślinki. Na przykład taką z bardzo kolorowymi kwiatami. Albo taką z oczkami z foremek na babeczki. Możecie zrobić nawet taką ogromną roślinę z mnóstwem liści i egzotycznym kwiatem.